Drodzy Państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy zgromadzili się tutaj dzisiejszego wieczora w naszej piosence o porcelanie. Powiem Państwu, że strasznie się denerwowałam, czy ktokolwiek przyjdzie, bo dzień dzisiaj jest taki trudny, wakacyjny nad wyraz. Ale cieszę się, że jesteście. Tutaj jest o wiele chłodniej niż na zewnątrz. Ale mam nadzieję, że atmosfera będzie ciepła i to będzie od serca nas grzało. Więc serdeczne powitania dla wszystkich zebranych, a szczególnie witam Joannę Miłosz-Piekarską. Przywitajmy ją serdecznie. Przypominam sobie, że w ubiegłym roku siedzieliśmy w podobnym miejscu, tylko troszkę inaczej. Joanna siedziała tutaj, a ja siedziałam tam. I kiedy samochód zajechał z naszym gościem, to powiedziałyśmy sobie, no minął rok. Bo w ubiegłym roku spotkaliśmy się tutaj w piosence o porcelanie, prezentując tę oto książkę. Książkę, która się nazywa Wszystkie czasy przeszłe i jest rodzajem biografii, opowieści o swoim życiu, o swoim losie, ale nie tylko, o swojej rodzinie, o swoim pokoleniu. I to nasze spotkanie w ubiegłym roku bardzo ciekawie się potoczyło z udziałem publiczności, bo okazuje się, że to doświadczenie emigracyjne, doświadczenie pamiętania rodzinnych spraw, które do nas przychodzą albo które od nas umykają z różnych powodów, jest takim doświadczeniem każdego z nas, uniwersalnym. Ale dzisiejsze spotkanie jest takim dobrym pretekstem do tego, jest maleńka książeczka wydana w serii Inicjał, kolejna książka poetycka Joanny Miłosz-Piekarskiej, która nosi tytuł W Krasnogródzie i inne wiersze. Może dwa słówka na temat samego wydawnictwa. To jest niewielki tomik, ale zaopatrzony oryginalną grafiką zaprojektowaną przez Wiesia Szumińskiego. Bo to już jest tradycja tej naszej serii. Tomik jest maleńki, piękny i kiedy wydawnictwo zaproponowało taki tytuł, Joanna nie oponowała, więc będziemy też mówić o jej wierszach, ale też troszkę o Krasnogródzie. I może właśnie zaczniemy tym wierszem, ponieważ to jest wiersz, który jak właśnie w soczewce zbiera wszystko to, co w tym tomie jest, to znaczy wszystkie myśli, które się tutaj znajdują i później można je spotkać w wielu maleńkich wierszach, które są tutaj zawarte w tym tomie. Ale zanim przejdziemy do wierszy, to chciałabym zadać Ci, Joanno, fundamentalne pytanie, to znaczy takie, które jest obowiązkowym pytaniem na spotkaniach autorskich. Publiczność zawsze chce to wiedzieć. To znaczy, jak to się stało, że Joanna Miłosz-Piekarska zaczęła pisać wiersze? Informacja jest króciutka tutaj w nocie biograficznej, że twój debiut nastąpił w 1972 roku w czasopiśmie Poezja.
I tak jak pamiętam, wówczas publikacja w poezji to było pasowanie na poetę. Opowiedz troszkę może o tym swoim poetyckim... O drodze, o tym wszystkim, tak. To? Jestem? Jestem. Jesteś, tak. Dobrze, dziękuję. Tak, ośmieliłam się wtedy wysłać do poezji kilka wierszy i było miło bardzo, że oni to wydali. Ale problem cały u mnie polegał na tym, że będąc bratanicą Czesława Miłosza, ja się strasznie wstydziłam tego, że ja również piszę, bo obawiałam się, że oczywiście ludzie zaczną natychmiast porównywać, a po pierwsze porównania nie ma, a po drugie no, istnieje coś takiego w ocenie ludzi, że no, prawda, wykorzystuje nazwisko albo że stara się iść w ślady nieudacznie, no ale gdzieś tam się próbuje też wepchnąć jako poetka. Więc ja już więcej nic nie wydałam bardzo, bardzo długo. Pisałam do szuflady i właściwie uznałam, że to kompletnie nie ma sensu. Już jak Stryj wygrał Nagrodę Nobla, znaczy otrzymał, nie wygrał, przepraszam, Nagrodę Nobla, no to ja kompletnie już zrezygnowałam z ujawnienia swojej twórczości. Był to właściwie przypadek. Moja rozmowa z Agnieszką Kosińską, z którą byłam zaprzyjaźniona, która była ówcześnie sekretarką mojego Stryja. I gdzieś tam podejrzewam, że przy jakiejś jednej czy drugiej wódce powiedziała mi, ja wiesz, a ja tam trochę piszę. No ona mówiła, to pokaż. Ja mówię, nie no słuchaj, to w ogóle nie ma sensu. No ale Agnieszka zasugerowała, żebym jej jednak pokazała. Ja jej podesłałam trochę wierszy. No i Agnieszka powiedziała sobie, to jest strasznie fajne, to trzeba wydać. I tak właśnie no, zaczęła się moja przygoda z zostaniem poetką. Bo ten tomik został wydany. Agnieszka zasugerowała właśnie wydawnictwu Pogranicze. Jeszcze miałyśmy taki cudny pomysł, żeby moja córka zrobiła ilustrację. I ten pierwszy tomik, który nazywa się Czerwony Pył, został ilustrowany przez moją córkę Natalię. Także to jest taki bardzo no, rodzinny, emocjonalny, pierwszy, cieniutki tomik. Ale bardzo piękny i ten tomik jest dostępny, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, to... Prosimy bardzo. I tam są te bardzo wczesne, tak, to jest ten, takie moje wczesne dosyć wiersze, takie powiedziałabym dziewczęce, naiwne, ale no, Agnieszka mi powiedziała, że mam się nie wstydzić, więc to już teraz się nie wstydzę. Pamiętam, kiedy przyjechałaś po raz pierwszy do Sejn, to było spotkanie Café Europa w synagodze, związane z otwarciem dworu krasnogródzkiego. Zebrali się poeci z różnych stron świata i było takie wspólne czytanie wierszy. I pamiętam, jak zostałaś poproszona o to, żebyś przeczytała swój wiersz. Tak, i bardzo cienkim głosem wypiszczałam jakiś wiersz z tego pierwszego tomiku, będąc bardzo przejęta, że jestem w otoczeniu ludzi, no, których ja uważałam za fantastycznych, mądrych poetów, a tutaj ja z takim cieniutkim bardzo tomikiem dziewczęcych wierszy i to też było... Pamiętam też anegdotę, którą opowiedziałaś właśnie o Stryju. Czy mogłabyś ją przywołać? Ale mówisz o piosence?
którą anegdotę, bo ja nie... Bo... Ja, jeśli są dwie pod ręką, to opowiadaj dwie. O tym, jak się zwierzyłaś, że... No tak. No tak, to nie pomogło, bo korespondowałam ze stryjem bardzo dużo, no i opowiadałam mu o sobie, o swoich planach. No i gdzieś w jakimś liście napisałam, to było dużo wcześniej właśnie, to między innymi powód, dla którego wszystko schowałam do szuflady, że no ja tak piszę czasami, że no kocham pisać, jest to mi potrzebne. A stryj mi na to odpisał, że już jest wystarczająco dużo poetów na tym świecie, że właściwie no i to mi nic mi w życiu mi nic, a już w tej rodzinie, nic mi to właściwie w życiu nie da, że powinnam się zastanowić nad jakimś bardziej konkretnym zawodem, i zasugerował wtedy, że bardzo dobry zawód dla mnie to byłby zawód laborantki, że powinnam się właśnie jakoś tak praktycznie dokształcić, a nie myśleć o pisaniu. No to na pewno nie pomogło w mojej pewności siebie i zdecydowaniu, że jednak chcę pisać. No a druga, myślałam, że o tej mówisz, ponieważ ja pisałam do szuflady, nie wydawałam wierszy, natomiast pisałam teksty do piosenek. I tam w jakimś momencie w Polsce kilka moich piosenek, takich półdżazowych, bo przyjaźniłam się z muzykami jazzowymi, więc do tego była taka bardziej, powiedziałam, jazzowa, nie populistyczna muzyka. Ale jeden z tych tekstów, przy piwie, który chyba jest w pierwszym, jeżeli pamiętam, w pierwszym tomiku też, wygrał nagrodę Dwójki, Radia Dwójka, z czego byłam szalenie dumna, dlatego że do tego konkursu też była brana pod uwagę jakaś piosenka, tekst Agnieszki Osieckiej. No więc to, że ja wygrałam, to była dla mnie naprawdę wielka, wielka sprawa. Byłam z tego szalenie dumna. Jestem w domu, dzwoni telefon. Dzwoni telefon, odbieram, no i słyszę głos mojego przyjaciela. No Joanno, no gratulujemy, no wielka sprawa, wspaniała sprawa. No rzeczywiście, no wszyscy jesteśmy tacy dumni. No więc ja mówię, no nie, dziękuję, no naprawdę, no to tylko taka mała pioseneczka. A on mówi, Joanno, o czym ty mówisz, jaka mała pioseneczka? Twój stryj dostał Nagrodę Nobla. Więc odebrał mi tą jedną wspaniałą chwilę. Ja tak myślę, że może to, że proponował ci coś tak bardzo konkretnego i gdybyś rzeczywiście poszła za tym głosem, to no to by nie było tego pisania, a że ono było, to może on ciebie zmobilizował również. Może. Na laborantkę bym się na pewno nie nadawała. Drodzy Państwo, to może zaczniemy od tego tytułowego wiersza. Nie ma jak poeci czytają wiersze. To jest zawsze najlepsze. Ale może w tym przypadku, to może poprosiłabym kogoś z Państwa o przeczytanie tego wiersza. Czy jest ochotnik? Jest. Dziękuję bardzo. Krzysztof, proszę. Ja też dziękuję. Ja z wielką przyjemnością. Nie tylko ten wiersz kocham, ale... No, jeszcze będziemy o tym rozmawiali. W Krasnogródzie. Jestem zawieszona między teraz a kiedyś, w czasie niezupełnie przeszłym, idąc aleją w kierunku dworu. Pachną lipy.
posadziła je któraś z ciotek albo ktoś inny, a może były tam zawsze. To zupełnie nieważne, ponieważ mnie tam nie ma. Ten chłopiec nad jeziorem to mój ojciec. Ma siwe skronie, okulary i torbę przewieszoną przez ramię. Robi zdjęcie swojemu starszemu bratu nad zatoką San Francisco. Pod dwór podjeżdża bryczka, słyszę śmiechy i wiatr. Wieczorny koncert żab. Cisza. Siadam na stopniach ganku, wiedząc, że jestem nieobecna. Wczoraj byłam stara i odjechałam pociągiem do Warszawy. Dziękuję bardzo. To jakoś dużo lepiej brzmi niż jak ja sama to czytam. Dziękuję. Ale nie wymówisz się przed czytaniem niektórych wierszy. Powiedziałam na początku, że zdaje mi się, że ten wiersz jest takim kluczem do całego tomiku, bo w tych maleńkich wierszach niezwykłej urody czas, przemijanie, mgnienie, taka uważność w zapisywaniu chwil jest właściwie bardzo, bardzo dla mnie jako dla czytelnika bardzo mocno dotykająca. Jest tutaj wielka oszczędność słów. Tutaj nie ma ozdobników, przegadanych fraz, ale takie mam poczucie, jakby ten tom, i zresztą to się w poprzednich również dało odczuć, jakbyś prowadziła taki notes zapisujący ulotne chwile, myśli, spostrzeżenia i refleksje. Chciałabym ciebie poprosić o przeczytanie wiersza Oczywiste. Oczywiste. W kawiarni. Ty i ja. Kawa. Ciastka. A między nami usiadło oczywiste. Rozmawiamy. Wspominamy. Oglądamy zdjęcia. Domów. Psów, kotów, ogrodów, dzieci, wnuków. Oczywiste zerka zaciekawione. Zadajemy pytania, zwyczajne, banalne, bez znaczenia. Ignorujemy oczywiste. Zapłaciłeś rachunek. No to cześć. Miło było po tylu latach. Napisz czasem kilka słów. Oczywiste odeszło i zniknęło w tłumie. Te wiersze mgnienia, tak je sobie nazwałam czytając, pojawiają się wielokrotnie w tym tomie. Przepraszam bardzo. Chciałam powiedziałam, że te wiersze mgnienia, jakie sobie nazwałam, pojawiają się w tym tomie często. Jest taki wiersz Chodź. Czy ktoś z Państwa miałby ochotę się włączyć? Bardzo, bardzo zapraszam. Proszę się nie krępować. Kto chciałby? Bardzo proszę, Aneta. Chodź. Wyjdźmy stąd, niepostrzeżenie,
tak by nikt nie zauważył. Przejdźmy się ulicami innych miast, zatrzymując jedynie w miejscach, które pachną świeżą kawą. Gdzieś nad jakąś rzeką o obcej nazwie zgubmy się na chwilę wśród wielojęzycznego tłumu, trzymając się za ręce. Spokojni, bo przecież pamiętamy drogę do domu. Mówiłam też o takiej oszczędności słów i formy. I znajdują się też tutaj wiersze, które zatytułowałaś. Już je Państwu. Niezupełnie haiku. One też mają wiele wspólnego z tymi mgnieniami, z takimi tu i teraz zatrzymaniami uwagi, zatrzymaniami myśli. Ptak na gałęzi za oknem odfrunął. Może kiedyś wróci, może i ja. Albo. Nie należy myśleć, gdy pięknie śpiewa za oknem ptak. Myśli brzęczą i fałszują, nic więcej. I jeszcze taki. Kilka słów, a zniszczyły wszystko. Nie zauważyłeś, krojąc sobie jeszcze jeden kawałek ciasta. Joanno, chciałabym jeszcze zapytać ciebie, ponieważ to nie jest pierwsze spotkanie w tym roku z twoją poezją w Polsce. Joanna na co dzień mieszka w Australii. Przyjeżdża właściwie każdego lata. I przyznała się nam rok temu, że nie wyobraża sobie takiego roku, kiedy miałaby nie przyjechać do Polski. To jest taki rytm, który sobie, swojemu losowi nakreśliłaś. Ale to pierwsze spotkanie tegoroczne miało miejsce niedaleko stąd, w Białymstoku. I twoim rozmówcą był krytyk literacki, prawda? Czy pamiętasz pytanie, które jakoś szczególnie ci utkwiło w pamięci ze względu na to, że dotykało jakiegoś obszaru, albo które pamiętasz odpowiedź na to pytanie? Nie. Nie. Chciałabym powiedzieć, że tak, ale chyba odpowiem tak jak uczeń, którego wzywają do tablicy. Pamiętałem, ale zapomniałem. Drodzy Państwo. Bardzo przepraszam. Nie, nic nie szkodzi. To przecież żeśmy się nie umawiały. Drodzy Państwo, jeżeli w trakcie tej naszej rozmowy ktoś z Was chciałby zadać pytanie, to jest na to miejsce. Proszę się nie krępować, że się przerywa jakiś tok tutaj rozmowy. Jeżeli tak, to bardzo, bardzo proszę. Chcę powiedzieć, że ten wiersz w Krasnogródzie, który został tutaj odczytany pierwszy, miał swoją premierę w wydawnictwie, które prowadzi Zbyszek Fałtynowicz i zostało opublikowane w Kronikach. To jest zaproszenie, Zbyszku, do zabrania głosu. Wszyscy jesteśmy tu uczniami, też czuję się wyrwany do odpowiedzi.
Przede wszystkim muszę sprostować, bo ten wiersz chyba ukazał się wcześniej w twórczości, prawda? Ja dostrzegłem w tym piśmie w miesięczniku, tam chyba były 3 wiersze twoje, opublikowane, jak przeczytałem ten wiersz, którym też uważam, jak podobnie jak Krzysztof, za bardzo piękny i ważny wiersz chyba, ważny dla... I może o to ważność chcę cię zapytać, bo to jest właśnie taki, przywołujesz tu nie tylko postać ojca, ale postać no, ciotek. Właściwie całe te topus krasnoludzki, że tak powiem. Może na ten temat. Ja ten, w ogóle ten wiersz rzeczywiście powstał, gdy siedziałam na stopniach dworu. Więc to był wiersz pisany dosłownie w chwili, w której ja siedząc myślałam o tych, którzy byli przed nami, o życiu, które tutaj się toczyło, o ludziach, którzy byli, którzy się radowali, kochali i którzy odeszli. I też wtedy taki jest moment, kiedy człowiek myśli o samym sobie. Że też siedzę, ale to jest tylko chwila, za chwilę też mnie tu nie będzie, nie będzie ludzi, którzy teraz są. Więc dlatego tyle, nawet teraz jak o tym wierszu mówię, mimo że ja ten wiersz już dobrze znam i wiele razy już go słyszałam i czytałam, no to jednak ciągle budzi we mnie tak samo świeże emocje, jak wtedy, kiedy go napisałam. Także on jest no, taką dla mnie esencją rozmyślań nad sensem życia, nad tym, kim jesteśmy, nad tym, jak ważne jest móc odwiedzać miejsca, w których byli, gdzie żyli nasi ojcowie, nasi dziadkowie. Ta więź, która istnieje między nami a ludźmi, którzy byli przed nami i ludźmi, którzy będą po nas. No to właściwie taka sama esencja filozofii Miłosza. Może będę słyszalny. Nie będziesz. No, chciałem powiedzieć, że to właśnie trafiłaś jakby w samą esencję poezjowania Czesława Miłosza, sensu uprawiania poezji, jednego z oczywiście, ale właśnie tego, gdzie pojawiają się te postacie i tylko właściwie one występują przywołane przez poetę, nie przywołane, jakby nie istniały, prawda? To jest szalenie ważne, co mówisz. Zresztą siłą rzeczy mnie to się od razu nasunął ten wiersz, no ten napisany po pierwszym przyjeździe Miłosza do Krasnogródy właśnie. Powrót, prawda? Tak samo gdzieś w tym wierszu ta nuta jest obecna. No to chciałem powiedzieć. Tak, tak, na pewno. Tak, chciałbym cię poprosić, Joanno, ale zanim to poproszę o coś, to jeszcze dopowiem, o czym rozmawiacie i Zbyszek teraz mówił, dopowiadał. No bo o tych sprawach, o których mówiłaś, kontakt takich zaduszek właściwie, dużo łatwiej jest mówić, natomiast kiedy one się przeoblekają w postać wiersza, to często brzmią po prostu tak oczywiście. Natomiast ty napisałaś wiersz niebywały, to znaczy tak jakby ten wiersz mówi przez to, że ty tam nie mówisz o tych rzeczach, że jakby dajesz miejsce, po prostu tam się ktoś, go tak napisałaś, że oni się pojawiają tam bez twojego przywołania słowem, że tak powiem. Jest coś tajemniczego w tym wierszu, naprawdę niezwykłego, że po prostu jak milkniesz, jak pojawia się cisza, to ktoś tam wchodzi.
Natomiast jest taki wiersz, one się wszystkie oczywiście same bronią, natomiast jest taki wiersz, który chciałbym, żebyś skomentowała, może coś dodała, Joanno. Nazywa się Zostały po nim. Jeśli pozwolisz, to przeczytam. Przeczytaj. Dobrze? Tak, tak, przeczytaj. Zostały po nim. W szafach, szufladach, pudełkach. Poukładane, rozrzucone, zmięte, wyblakłe, podarte serwetki, skarpetki na wieszakach, w walizkach z zapachem naftaliny, zakurzone, zużyte, niepotrzebne, w zlewie na półce, na parapecie, tubki, słoiki, foliowe torebki, sól, cukier, mąka na czarną godzinę, lekarstwa, sznurowadła, paski do spodni w nieładzie, w kącie, na ścianie, obrazy, mapy, pęki kluczy, znoszone buty, szmatki, swetry zjednoczone przez mole, zjedzone przez mole, na łóżku, pod łóżkiem, na biurku, rachunki, gazety, sznurki, ołówki, listy już nie wiadomo od kogo, koperty, notatki, zdjęcia, książki, książki, książki. Na dnie szuflady, w malutkim metalowym puzderku, srebrny medalik i karteczka złożona na czworo. Syneczku kochany, niech Matka Boska na ciebie ma ciebie w swojej opiece. I to jest... to zostało napisane na podstawie autentycznej sytuacji, w której ja się znalazłam i podejrzewam, znaczy wiem, że każdy z nas prędzej czy później znajdzie się w sytuacji, kiedy musimy posprzątać czyjeś mieszkanie, wyrzucić czyjeś rzeczy. To akurat ta struktura tego wiersza, która się opiera na tej niekończącej się liście tych rzeczy, jest oparta o sytuację, gdzie ja rzeczywiście się znalazłam, gdzie musiałam sprzątać mieszkanie po bracie mojej matki. Który był, kolekcjoner był potwornym bałaganiarzem i zbierał wszystko, absolutnie wszystko. I wszystko dla niego było ważne. Ja siedziałam tam na podłodze otoczona stertą rzeczy i musiałam się zdecydować na to, że to trzeba wyrzucić. Przecież niestety. A jednocześnie strasznie się bałam, że wyrzucę coś, czego nie powinnam. I wtedy właśnie, kiedy mi przyszła taka myśl do głowy, że przecież to, może jest coś ważnego. I w stercie tych śmieci właśnie znalazłam to metalowe pudełko. Autentycznie znalazłam metalowe pudełko, do tej pory je mam. I tam był krzyżyk i taka już ledwo widoczny ołówkiem napisana karteczka modlitwy matki, czyli mojej prababci. A to tak mocno zadziałało na moje emocje, bo również trochę wcześniej musiałam dokonać tego samego po moim ojcu. I też wtedy te myśli, że wyrzucamy, bo właściwie tak się dzieje. My wyrzucamy to, co dla ludzi, którzy byli przed nami, było bardzo ważne. A w momencie, kiedy oni odchodzą, te rzeczy tracą znaczenie. I naszym potwornym obowiązkiem
pokutą jest fizyczne wyrzucenie tego, co w pewnym sensie jakby fizycznie nadal łączy osobę, która odeszła, z rzeczywistością. I my to likwidujemy, tak byśmy jeszcze raz chowali, grzebali tą osobę. No to jest, no, o tym jest dla mnie ten wiersz. Przepraszam, to takie smutne. Może, czy mam jakieś coś wesołego tam? Wesoło jest świadomość, że Andrzej wraca do Polski. Może wesołe, ale na pewno pełne zadumy i liryzmu są takie wiersze jak Babie Lato. Oplatałeś mnie babim latem, śmialiśmy się w słońcu, niefrasobliwi. Chciałam zawołać, oplącz też tę chwilę, która nam umyka, ale już było za późno. No i znowu nie jest wesoły, no. Ja zdałam sobie sprawę, jak już ten tomik został złożony, że on jest strasznie ponury. Wcale nieprawda. Za co? Przekonacie się. Tak? No dobrze. Jest pełen liryzmu i zadumania. Mm. Który? Lato w Szczawie. Szczawa to było takie miejsce w Gorcach, gdzie jeździłam co roku na wakacje od niepamiętnych czasów, a potem jeszcze jako studentka pod namiot. Lato w Szczawie, pachnące ciepłym powietrzem. Wśród krzaków olszyny nad rzeką Kamienicą rozbiliśmy namiot. Co wieczór leżeliśmy wpatrzeni w gwiaździste niebo. Jedynie cichy szmer potoku zakłócał absolutną ciszę. Mijał czas, który dla nas był bez znaczenia. Wtedy. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak bardzo zacznie nam go kiedyś brakować. Proszę Państwa, może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zadać pytanie Joannie. Jesteście zaproszeni najserdeczniej do tego. Bardzo proszę, bo inaczej będę musiała czytać jeszcze jeden wiersz. Cisza. Joanna, jak wydawnictwo zaproponowało ten tytuł, nie broniłaś się? Nie, dlatego że ten, ja myślę, że ten wiersz Krasnogruda w pewnym sensie obejmuje tematycznie inne wiersze. Tak, tak jakby te inne wiersze były różnymi elementami tego, co ja poruszyłam w Krasnogródzie. No jest to może, no tak jak już powiedziałam, jest to tomik, który no jest rzeczywiście bardzo liryczny, porusza smutne tematy, bo przemijanie czas, który nam umyka, no nie jest to bardzo wesoły temat. Na moje usprawiedliwienie chciałabym powiedzieć, że w dużym stopniu też na ten, to takie może stracenie
mojego normalnie dosyć mocnego poczucia humoru, nawet swojej poezji, była pandemia, która no, nas uwięziła w Australii na kilka lat i myślę, że wielu ludziom dała dużo do myślenia, że wszystko to, co my sobie możemy zaplanować, marzyć, potrafi być prawie że z dnia na dzień zlikwidowane czymś zupełnie nieoczekiwanym, bo my możemy planować, mieć świadomość, no może człowiek się rozchorować, może się zrobić stary, opadną siły, energia, ale że nagle z dnia na dzień zapadnie, prawda, krata, która nie pozwoli człowiekowi żyć takim życiem, na jakie sobie zaplanował, no to jest dosyć takim ogromnym, powiedziałabym, nie dosyć, dużym bardzo szokiem dla systemu emocji ludzkiej. A w Australii to było bez porównania jeszcze gorzej niż w Polsce. Także to na pewno wpłynęło dosyć mocno na moje patrzenie na to, co się wokół mnie dzieje i na to zrozumienie, że czas mija szybciej niż, może mijać szybciej niż człowiek przewidywał. Tak, dużo jest takiej właśnie refleksji tutaj w tych twoich wierszach, choć jest taki wiersz, który jest trochę inny. I nazywa się Państwo Neutralne. Czy ktoś z Państwa zechce to przeczytać? Ten wiersz? Kto miałby ochotę? Ty masz tomik. 30. Siedzieli przy stoliku obok. On rzucał w nią słowa, jak pociski, jak sztylety, jak gaz łzawiący. A my, państwo neutralne, nie reagując, piliśmy kawę. Po jej policzkach płynęły łzy. 2019. Tak, i to była zaobserwowana przeze mnie sytuacja rzeczywiście w kawiarni. Para, która najwyraźniej przechodziła przez jakiś dramat. Ona siedziała cała skulona, on był pełen złości. Ja przy stoliku obok prawie że miałam moja pierwsza reakcja była wstać i sprać go po pysku za to, co tam się działo, ale człowiek dobrze wychowany nie pierze po pysku obcych ludzi w kawiarni tylko dlatego, że im się nie podoba ich zachowanie. I miałam właśnie taką myśl, ja tutaj siedzę, jestem państwo neutralne, patrzę i nie reaguję, tam się dzieje zło. A jakaś konwencja dobrego wychowania mi nie pozwala na zareagowanie. No i tak jest ogólnie na świecie też. Właśnie. Tak. Mam jeszcze mogę się włączyć? Tak, oczywiście. Bo chciałem przeczytać jeszcze jeden wiersz, ale go też skomentować, bo tak sobie pomyślałem, jak zaczęłyście tę rozmowę i stryj się pojawił, tamten, który ci odbiera radość nagrody nawet i odradza ci pisanie wierszy, że jest w tej poezji twojej też taka tajemnica, wydaje mi się. Znaczy raz wydaje mi się, że
ona, że pan Czesław byłby naprawdę z ciebie, znaczy dumny czytając te wiersze. To znaczy myślę, że byłabyś tym tomem bardzo mu bliska, jako poetka. To znaczy doprowadzasz wiersz do takiej prostoty, lekkości, nawet jeżeli mówisz o smutnych sprawach, potrafisz to dotknąć lekko, bez sentymentalizmu. Myślę, że on też takiej poezji szukał i nad taką pracował, więc jest w tym jakiś taki ton, wiesz, który musiałby być mu bliski bardzo. Ale twoja tajemnica jest w tym, że no nie chcesz, tak jak przeczytałeś się na początku ten wiersz, nie chcesz być oczywista, nie znosisz oczywistości, denerwuje cię tak. Znaczy niby to są wiersze codzienne, ale to są wiersze, w których uciekasz od codzienności, znajdujesz dla siebie ciekawy, ważny, żywy świat na poboczu właśnie, takiego mainstreamu. Tak jak z tego, jakby ze swojego losu uczyniłaś siłę poetycką. I on zaczął, jest taki wiersz, życie przemknęło. Moja rola słabo napisana, kiepsko zagrana. Nikomu niepotrzebne rekwizyty, przyciasne kostiumy wylądują na śmietniku. Mało kto zapamięta, co miałam do powiedzenia w trakcie tych kilku sekund na scenie. Nie kłaniam się w oczekiwaniu oklasków, kwiatów, zachwytów. Wymknę się niezauważona bocznymi drzwiami. No i tak się wymykasz, ale z tego powstają niezwykłe wiersze. Piękne. Tak jak bardzo dziękuję. Nie dałaś temu facetowi w pysk, ale napisałaś wiersz. I już na zawsze. Za to dałaś innemu. Ronaldzie, chciałbyś coś? Czy chciałbyś ponarzekać, jak wygląda życie z okropną poetką? Chciałabym zwrócić uwagę tutaj na grafikę tej książki zrobioną przez Wieśka. I nie wiem, czy widać dobrze, pewnie nie. Nie powinniście Państwo sięgnąć do książki. Tutaj wewnątrz jest oryginalny drzeworyt. Ale jak ja patrzę na tą to widzę jakby kulę ziemską, świat, a na szczycie stoi ten mały domek. Wieśku, a może zechciałbyś dwa słowa powiedzieć o tym, jak ci się pracowało z tymi wierszami i jak pracowałeś nad tym, żeby odnaleźć tą grafikę? Zostałem tu skierowany przez poeta. No, to było dosyć oczywiste, bo ja rzeczywiście pierwszy wiersz, jaki z tego domiku przeczytałem, to był ten tytułowy, Krasnogródzie. I jeszcze nie znając tytułu całego tomu, po prostu zrobiłem tą grafikę i potem się trochę bałem, czy reszta treści będzie akurat do tej grafiki jakoś dostosowana, czy raczej odwrotnie powinno być, ale się okazało, że no nie wiem, to jakiś palec Boży albo intuicja, że to rzeczywiście ten pomysł, ten rodzaj rysunku jest, no tak mi się wydaje, trafiony. I chyba z tego, co słyszę tutaj na tym spotkaniu i jak dużo się mówi o tym tekście, o tym wierszu, to no, jakoś tak trochę mi
opadły emocje i myślę, że dobrze trafiłem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Także idealnie oddaję treść emocjonalną zawartą w tym tomiku. No, ten wiersz jest taki, że trudno jakoś obojętnie obok niego przejść. Więc... To dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja bardzo dziękuję. Joanna, a czy mogłabym ci zadać takie pytanie, czym dla ciebie jest to miejsce na planecie? Mówimy o Krasnogródzie? Tak, na planecie Ziemia. W pewnym sensie skomplikowane pytanie, dlatego że ja do Krasnogródy dojrzewałam. Przez wiele lat. Przywoził mnie tutaj kilka razy mój tata, kiedy tutaj były pokrzywy do pasa i walący się drewniany dwór. Ja wtedy byłam młoda i nie za mądra. I trochę nie bardzo rozumiałam, dlaczego. Znaczy, do pewnego stopnia rozumiałam, gdzieś tam połączenia rodzinne, bla, 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 ale interesowały mnie zupełnie wtedy inne sprawy. Fajnie tutaj, ładnie ciotki sobie mieszkały kiedyś może i czy już możemy stąd pojechać gdzieś na piwo. Tak w skrócie były moje początki. Potem nastąpiły te lata. I również mój ojciec ogromne przywiązanie do tych terenów. Tutaj spędził wczesną młodość. Ojciec absolutnie kochał te okolice. Dla niego przyjazdy tutaj na dłuższe czy krótsze wakacje były czymś wspaniałym. Ja też z nim kilka razy przyjeżdżałam na Wigry, tam do, Boże, jak się nazywało to miejsce, Dom Pracy Twórczej. To wtedy był Dom Pracy Twórczej. Do klasztoru, tak. Tak. A potem ojciec zaczął działać w próbach odebrania z rąk lasów tych terenów. Poznał Małgosię i Krzysztofa Czyżeskich i było chyba, podejrzewam, że to jakiś był taki niesamowity eureka moment, że to, robimy to tak, ale żeby to osiągnąć, to były lata, bo to przecież długo bardzo trwało. Pasja mojego ojca na początku, żeby to osiągnąć, muszę przyznać szczerze, nie za bardzo mnie interesowała. Wydawało mi się, że to są mrzonki, bo ojciec już kilka razy wcześniej też miał jakieś marzenia, żeby chociaż kawałek, nawet miał takie marzenie, żeby chociaż kawałek ziemi tutaj dostać, żeby chociaż małą chatkę postawić tutaj nad jeziorem, żeby gdzieś odtworzyć ten malusieńki chociaż procent, element tego, co nosił w sercu. Także to był... To nie było moje, to ja tym nie żyłam, nie miałam związku emocjonalnego z tym takiego jak mój ojciec. A w pewnym momencie zaczął następować przełom. Bo ja przyjeżdżałam tutaj z ojcem, słuchałam jak ojciec ze stryjem pochyleni nad planami.
godzinami dyskutowali, kłócili się, bo nie, to przecież nie wszystko było, że wszyscy się zgadzali na każdy temat. To były godzinne dyskusje. No i siłą rzeczy, będąc przy tym, no zaczęłam się angażować. No to zadawać coraz więcej pytań. No to jak to ma być? To gdzie to ma być? Jakie fundusze? A jak to? Przecież to są jakieś marzenia w ogóle nie do spełnienia. No i wytłumaczcie mi i tak dalej, i tak dalej. No i zaczęłam się autentycznie coraz bardziej w to wciągać, angażować. Częściej przyjeżdżać no, w miarę swoich możliwości. No i doszło do tego, że ja teraz sobie w ogóle nie wyobrażam przyjazdu do Polski bez odwiedzenia Krasnogródy. I tutaj moja przyjaciółka Joanna jest świadkiem, bo Joanna już nas wiele razy tutaj przywoziła. Dziękujemy ci bardzo za... że w momencie, jak zaczynamy podjeżdżać, jak już wjeżdżamy w tą boczną drogę, jedziemy w kierunku bramy, to ja mówię, Boże, jestem, znowu jestem. I fala wzruszenia, fala emocji, tak jakbym wracała do rodzinnego domu, który, czyli, i to jest też ciekawe, bo czyli rodzinny dom to wcale nie musi być dom, w którym myśmy się urodzili. Wcale nie musi być domem, w którym mieszkali nasi dziadkowie, rodzice. Tylko to miejsce, gdzie jakoś spirytualnie, z którym spirytualnie czujemy się związani. To jest rodzinny dom. Tak jak ja to rozumiem. Tak. Joanno, bo to jest, ty o tym wiesz, może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale Andrzej Miłosz zawalczył o Krasnogródę. Naprawdę o nią walczył. To wszystko, co Joanna mówi, jest absolutnie prawdą. To on był tym, który no, z niezwykłą energią dawał nam wszystkim takie impulsy i siłę do tego, żeby nad tym pracować. Bo były momenty absolutnej niewiary. Były, przecież absolutnie, to... absolutnie. Natomiast Andrzej nie spoczywał. To chyba jego taka siła charakteru. To też osobne historie, kiedy jeździliśmy do ministerstwa. To było rolnictwo, ministerstwa rolnictwa i tak dalej, żeby w ogóle rozmawiać na temat Krasnogródy i on był, tak powiem, pierwszej linii ognia i bardzo dużo się od niego uczyłam, takiego uporu, że rzeczywiście jeżeli chcesz, to zrobisz. Ale przepraszam, muszę ci przerwać. On absolutnie zaufał, że wy, Małgosia i wspaniały Krzysztof, że wy jesteście jedyni, którzy będą potrafili tutaj włożyć serce. Bo samo odzyskanie czy otrzymanie zezwolenia na użytkowanie tych terenów, to byłoby za mało. Bo to co by mój ojciec z tym zrobił, nawet gdyby jemu się udało gdzieś to odzyskać. To potrzeba było ludzi takich jak wy, z takim ogniem, i chęcią, i wiarą. I to był, znakomity tandem. Bo jak jest tandem, jak są trzy osoby? Nie ma. Bo tu było trochę więcej osób no niż tak, trzy no, osoby. No to tak, był ale, cały ale, nasz zespół. Tak, ale z tego, dla mnie tym podstawowym takim, bo to był zawsze mój ojciec opowiadał o was. Ja wiem, że była cała duża grupa. Tak. Ale z tego, co opowiadał ojciec i z tego, co ja słyszałam, no to była jego wiara w waszą, w,
w wasze serce, które wyście wkładali w ten pomysł. A ja, mówiąc o tym zawalczeniu, o Krasnogródę, zmierzam do ciebie, bo ty też zawalczyłaś o nią. Zaraz państwu powiem, jak to rozumiem. Nasze spotkanie w ubiegłym roku zakończyliśmy ostatnim rozdziałem z tej książki. I ten rozdział nazywa się Kanapa. I czy mogę przeczytać fragmenty, pozwolisz? Oczywiście. Tak? Jeśli państwo nie są już kompletnie zanudzeni. Ja zawsze się bardzo martwię, że jest cisza, nikt nic nie mówi, że... Dobrze, dziękuję. Joanna pisze tak. Gdy nasz daleki kuzyn Oskar Miłosz de Lubicz napisał słowa, które widnieją nad gankiem dworu Miłosza w Krasnogródzie, bieda temu, kto wyrusza i nie powraca, na pewno nie miał na myśli kanapy. Ale dla mnie to właśnie kanapa stała się symbolem powrotów w rodzinne strony. Nie była to zwyczajna kanapa, ale kanapa po przejściach, kanapa podróżniczka. Nim wyruszyła w swoją podróż, była stateczną kanapą w salonie w krasnogródzkim dworze, który przed wojną należał do Niny i Gabrieli Kunat, sióstr jecznych mojej babci Weroniki Miłosz z domu Kunat, i był sercem bujnego rodzinnego i towarzyskiego życia rodziny Miłoszów oraz Kunatów. A także częstym miejscem wakacji mojego taty oraz pierwszych dramatów miłosnych stryja. Powstawały tam jego wczesne wiersze, takie jak Wieczorem wiatr, ptaki i zadedykowane ciotce Gabrieli pieśń, zamieszczona, tak jak i poprzednie utwory, w tomie Trzy zimy z 1936 roku. Podczas niemieckiej okupacji dwór stał się punktem przerzutowym polskich oficerów na Litwę, a stamtąd przez Łotwę i Szwecję do Anglii. Przewodnikiem tych przepraw była ciotka Nina, Janina Niementowska z domu Kunat. Skończyło się na tym, że Niemcy odebrali rodzinie majątek, a Władysław Lipski, mąż ciotki Gabrieli, wraz z 15-letnim synem Zygmuntem, zwanym Zazą, zostali aresztowani i wywiezieni do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, z którego Zaza, zmuszony do ciężkich robót, już nie powrócił. Ciotkom jakimś cudem udało się uniknąć aresztowania i w pośpiechu nocą załadowały swój dobytek wraz z kanapą i przedostały się do Warszawy. Dwór został doszczętnie rozkradziony, najpierw przez Niemców, a następnie przez Rosjan, którzy również spalili bogaty rodzinny księgozbiór, zbierany przez wiele pokoleń. Po skończonej wojnie ciotki do Krasnogródy już nie powróciły. Majątek objęła reforma rolna, część gruntów rozparcelowano, a resztę wraz z dworem przejęło państwo. W posiadaniu ciotek zostało jedynie tyle, ile udało im się wtedy podczas ucieczki do Warszawy wywieźć. Czyli trochę zdjęć, drobne rodzinne pamiątki oraz kilka sztuk mebli, w tym właśnie ta kanapa. Po wojnie ciotki razem z moim tatą oraz z kanapą zamieszkały w Sopocie, w opuszczonej po niemieckiej willi. Po ich śmierci kanapa pojechała do taty, do jego warszawskiego mieszkania. Tam ponownie była centrum wielu rodzinnych i towarzyskich spotkań. Widnieje dumnie na różnych zdjęciach. Siedzą na niej stryj, Tadeusz Konwicki, Stefan Bratkowski i wiele innych mniej lub bardziej znanych osób. Gdy przyjeżdżałam w odwiedziny do taty, rozsiadałam się z nim na tej kanapie na wielogodzinne pogawędki, podczas których tata co raz wyciągał z szafy jakąś domową naleweczkę lub swój ulubiony gruziński koniak. Po jego śmierci już mało kto odwiedzał kanapę.
W salonie panował coraz większy bałagan, a ona, samotna w kącie, jakby zmalała. Spały jedynie na niej koty Grażyny. Grażyna zmarła nagle i niespodziewanie, a może po prostu my nigdy nie jesteśmy w pełni przygotowani na śmierć bliskich, którzy byli częścią naszego świata. Za jej życia odwiedzałam ją regularnie w rodzinnym mieszkaniu, gdzie wszystko było tak, jakby tata wyszedł na chwilę. Tak jakbyśmy mieli zaraz znowu usiąść na kanapie i opowiadać sobie o wszystkim, co wydarzyło się od ostatniego spotkania. Ale ten etap regularnych odwiedzin rodzinnego mieszkania, z którym łączyło mnie tyle wspomnień, zamknął się wraz z jej śmiercią. Brak testamentu oznaczał, że ustawowo mieszkanie przeszło do rodziny Grażyny. Nie mogłam jednak pogodzić się z tym, by również i rodzinne pamiątki trafiły w obce ręce. Na szczęście udało się to załatwić w miarę bezkonfliktowo i stałam się właścicielką naszej rodzinnej kanapy. Oczywiście było, oczywiste było, że nie będę jej ciągnąć na dalszą tułaczkę do Australii i że kanapa musi wrócić na swoje miejsce w Krasnogródzie. Znajomi pukali się w głowę, że tracę czas, pieniądze, energię na zmagania się o kanapę. No, ale jakby nie było, Miłoszowie są uparci, a ja odziedziczyłam ten gen w nadmiarze. I tak kanapa pojechała w jeszcze jedną, tym razem powrotną drogę. Koło się zamknęło. Ci, którzy tam wtedy we dworze na niej siedzieli, już umarli, a ona stała się dla mnie symbolem wszystkich powrotów, bo przecież bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. Drodzy Państwo, kanapa jest w krasnogródzkim dworze. Wypełnia jeden z pokoi na pięterku. Przyjechała tu razem z innymi meblami, które wierzymy, że są tymi meblami, które kiedyś stały w salonie krasnogródzkim. I tak ze strzępów relacji twego taty to tak jest. Mało tego, przyjechały też rozliczne teczki, w których zgromadzone są i zdjęcia, i dokumenty, i fragmenty z różnego rodzaju gazet, bo Andrzej Miłosz wziął na siebie tą rolę strażnika rodzinnych pamiątek i wszystko to przechowywał i gromadził w swoim mieszkaniu. I dlatego mówię, że Joanna zawalczyła o Krasnogródę, bo to wszystko znalazło się teraz we dworze krasnogródzkim. I tak jak rok temu obiecaliśmy sobie wzajem, że ten pokój stanie się pokojem rodzinnym, pokojem pamiątek rodzinnych, a przede wszystkim chcielibyśmy w Państwa obecności nadać mu imię Andrzeja Miłosza. Bo Andrzej Miłosz jest w naszych wspomnieniach, w naszych sercach bardzo, bardzo głęboko i myślę, że patrzy teraz razem z Czesławem, odsłaniają chmurkę i widzą, że zgromadziliśmy się tutaj i zaraz, jeżeli Państwo będziecie chcieli, to przejdziemy do tego pokoju. To jest niespodzianka dla Joanny i Ronalda, ponieważ oni już są tutaj od wczoraj, ale my zamknęłyśmy tam pokój, żeby to była niespodzianka i oni tego jeszcze nie widzieli. Potraktujcie to Państwo jako początek tego miejsca, w którym pieczołowicie będziemy przechowywać to wszystko, co jest pamiątką rodziny Miłoszów, Kunatów. I też wierzę w to głęboko, że
to, że one się znajdują tutaj, w tym miejscu, to też otworzy nowe możliwości i pytania, bo nie wszystkie zdjęcia dzisiaj potrafimy opisać, prawda? Andrzej odszedł niespodziewanie, kiedy zaprosił swoją córkę i wnuczkę na tak zwaną litewską wyprawę i mieli jechać najpierw do Krasnogródy, a on w roli przewodnika, a potem do Szeteń, do miejsca, gdzie mieszkali rodzice, gdzie urodził się Czesław, bo Andrzej urodził się w drodze podczas I wojny światowej, kiedy ojciec został zmobilizowany do armii i pojechała z nim żona, Weronika, babka Joanny, z małym Czesiem. I tam w Rżewie urodził się w 1917 roku Andrzej Miłosz. Naprawdę niezwykła postać. Myślę, że on jest tym łącznikiem, tą tkanką łączną pomiędzy tą przeszłością rodzinną, która no, z szacunkiem traktowana jest tutaj przez was, przez rodzinę i przez nas, opiekunów tego miejsca. I chciałabym powiedzieć, że po prostu ty, Joanno, kiedy jego zabrakło, to wzięłaś na siebie właśnie to samo zadanie, tą samą misję. Jest to kontynuacja dzieła pana Andrzeja. Tak, zdecydowanie. I te wiersze, i ten... I może na chwilę wrócę jeszcze do Krasnogródzie, do pierwszego wiersza tej naszej... Kochanie, znajdźcie mi ten... Do światła, prawda? Tak, troszeczkę podejdę do światła. Przepraszam, ja tylko muszę na jedną chwileczkę muszę panu przerwać, przepraszam bardzo, bo ja się dowiedziałam od żony, że dzisiaj są pana 70. urodziny. Ale dzisiaj jest pani tutaj. Ale tak, ale ja tylko panu składam oficjalnie teraz życzenia. Wszystkiego najlepszego. Serdecznie dziękuję. Tym bardziej miło mi przeczytać to, co łączy panią akurat z Krasnogródą. Pozwolę jeszcze tak przeczytać. Jestem zawieszona między teraz a kiedyś. Czy do tego dodać jeszcze troszeczkę powrót w te strony rodzinne? Nie myślała pani, żeby z Australii właśnie wrócić tu i kontynuować to rodzinne dzieło? Ja z przyjęciem o tym mówię, bo się bardzo wsłuchałem. Absolutnie wiele razy, tylko niestety... Nasze marzenia, a rzeczywistość nie zawsze idą w parze. Ja mam w Australii córkę i mam wnuki. No niestety, gdybym zdecydowała się wrócić z Australii do Polski, to by to znowu znaczyło następne rozstanie. A ja już miałam rozstania ze swoimi rodzicami spowodowane znajdywaniem się na drugich końcach. Oni nie wiem, na jednym końcu świata, ja na drugim końcu świata, więc nie potrafiłabym, nie byłabym w stanie tego zrobić ani sobie po raz jeszcze jeden, ani swojej córce i wnukom. Już tak los tak zarządził. Stacjonarnie i online. Dzisiaj ta technika pozwala na taką formę. Dziękuję bardzo. Ja również. Tak. Dokładnie tak. Tak.
Proszę Państwa, może ktoś chciałby jeszcze słówko. Bardzo zapraszamy, bardzo zapraszamy. Tak, poprosimy, poprosimy. Ja chciałabym jeszcze do Pani poezji wrócić, bo czytałam ten tomik raz i takie dwie bardzo ważne rzeczy wydają mi się tutaj najistotniejsze. Po pierwsze, bardzo, bardzo ciekawie i bardzo subtelnie Pani pokazuje relacje międzyludzkie. Tak, taki bardzo delikatny sposób, poprzez pokazanie pewnych sytuacji, w jakich znajdują się osoby, często bliskie sobie, ale też nie do końca zdefiniowana jest ta relacja między nimi. To jest naprawdę bardzo tak subtelnie i bardzo ciekawie zapisane. Natomiast taka druga, wydaje mi się, istotna rzecz to jest kreacja podmiotu, że pani, ta osoba, która mówi w tych tekstach albo która jest opisywana w tych tekstach, najprościej mówiąc, to jest ktoś taki do końca niezakorzeniony, ktoś, kto jest cały czas jakby poszukujący, ale też zawieszony właśnie między jedną a drugą przestrzenią, czy przestrzenią, tak trochę jakby się unosił nad ziemią, nie do końca zakorzeniony, tak jakby poszukujący trochę swojej tożsamości, jakiegoś takiego, czegoś takiego mocnego, twardego, czego mógłby się chwycić i poczuć się stabilnie. I to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa kreacja. I chciałabym tylko mnie zapytać, bo widzę, że w tym tomie są wiersze datowane, są też niedatowane i są poukładane niechronologicznie. I teraz chciałabym zapytać, kto ten tom układał, w sensie kolejności utworów. Czy był jakiś zamysł, według którego te wiersze miały pokazać jakąś ewolucję tego podmiotu? Bo jest taki bardzo ciekawy wiersz, my tu mówiliśmy o tym, że nie ma optymistycznych. Ja sobie pozwolę taki bardzo ciekawy przeczytać. Już go mam. To jest strona 19. To jest wiersz o incipicie wynurzyłam się. Wynurzyłam się nareszcie z czarnej otchłani. Moje płuca głęboko wdychają powietrze. Nic mnie już nie dotknie, nie złamie, nie zrani. Unoszę się łagodnie jak dmuchawiec na wietrze. To jest piękne, bo z jednej strony właśnie jest takie wyzwolenie z jakiegoś ograniczenia, ale z drugiej strony jest ten jak dmuchawiec na wietrze. Ta metafora pokazuje, że to jest tak jakby poddanie się rzeczywistości i to jest w czym można odzyskać spokój. Także to jest naprawdę, tutaj takich wierszy krótkich, subtelnych jest naprawdę bardzo wiele. Także bardzo też Państwa zachęcam, którzy nie czytali jeszcze tego tomu, koniecznie o przeczytanie. Ale właśnie ten układ wierszy, skąd się wziął? Czy to Pani sama układała kolejność, czy może ktoś redagował? Mnie zapytano o to, czy ja mam jakąś wymyśloną kolejność wierszy. Ja powiedziałam, że niezupełnie, dlatego że tam nie ma, tych wierszy nie można było ułożyć tak, żeby to była to był logiczny początek, rozwinięcie i zakończenie, jak to bywa czasami w takich opowieściach jakichś dosyć może nudnawych, że jest wiadomo, że tak i tak jest, potem się to rozwija, potem jest jakieś mądre zakończenie i koniec. A życie takie nie jest. Życie jest pełne zakrętów, niespodzianek. Czasami człowiek, tak jak pani w tym wierszu przeczytała, uważa, że już jest wszystko świetnie, już właśnie nikt nas nie zrani, już jak ten dmuchawiec na wietrze się unosimy, jest cudownie. No, ale dmuchawce też w pewnym momencie wpadają gdzieś w jakąś wodę albo błoto, albo gdzieś znikają niespodziewanie. I takie jest życie. Nie można mówić o chronologicznym ułożeniu życia. Jedyne, co chciałam, to ja chciałam, żeby pierwszym wierszem był list.
bo no to gdzieś jest pewnym wprowadzeniem może do myśli, które gdzieś się też przewijają przez inne wiersze. A poza tym to chyba żeśmy to tak ułożyli po prostu. Krzysztof tutaj maczał w tym palce jako redaktor serii. No dobrze, to przepraszam, to może było jakieś głębokie zamierzenie. Ojej. Było zamierzenie, żebyś otwierała tę listę i żebyś go przeczytała teraz. Aha. Dobrze. Dobrze. To jeśli mogę jeszcze Państwu przeczytać jeden wiersz, który wydaje mi się taką bardzo ciekawą, lekką, no nie wiem jak to nazwać, może takim lekkim dialogiem trochę z piosenką o porcelanie Miłosza. To jest wiersz z Solen 23. Stoją świeczki, miseczki na półeczce, obok filiżanki, kieliszki, puste dla nikogo. W szafce serwetki, dobra porcelana. Kupowała, bo tak bardzo chciała być kochana. To jest jeden z ostatnich wierszy z poprzedniego roku. Także też bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. I jeszcze tylko mam takie pytanie już zupełnie troszeczkę z innej przestrzeni. Bo kiedy czytałam biografię Andrzeja Miłosza, autorstwa Agnieszki Kosińskiej z tej strony internetowej, to chyba jedna z takich najdokładniejszych biografii, jaką można znaleźć w sieci, to pomyślałam, że był to po pierwsze bardzo ciekawy człowiek, bardzo też zaangażowany, taki bardzo oddany bardzo wielu osobom i rodzinie, i bliskim, i społeczności żydowskiej, i też taki właśnie społecznik trochę. I to taka biografia, która wcale nie jest uboższa niż biografia Czesława Miłosza. Powiedziałabym nawet, że taka bliżej człowieka, tak nawet mi to ujęła. I chciałabym panią zapytać, bo też myślałam o tym, kiedy zajmowałam się kiedyś Miłoszem, jego emigracją, jak jego rodzina, właśnie państwo, pani ojciec, jaką cenę zapłaciliście państwo za to, że on zerwał z rządem, że był no, w Polsce persona non grata i właśnie uważany był za wroga. Jak to dla państwa, którzy zostaliście w Polsce i musieliście żyć, tak, pracować, co to, co to znaczyło? Tak? Czy to też jakby nie budziło jakieś napięcia między braćmi? No, bardzo pani ciekawy temat porusza, bo jakoś mało ten temat był poruszany przez specjalistów, miłoszologów. Oczywiście koncentrowali się na Czesławie, na moim stryju, a mój ojciec był no, troszeczkę gdzieś tam odstawiony na bok, no bo nie był, nie był osobą tak ważną, prawda, jaką był Czesław. Ja poruszyłam ten temat w tej swojej książce Wszystkie czasy przeszłe, bo powiedziałam, że po ucieczce, w skrócie tak nazwała stryja z Polski, no oczywiście, że mój ojciec został tym przysłowiowym chłopcem do bicia. Dla władz PRL-u, to były metody stosowane przez władze PRL-u w stosunku do ludzi, których chcieli ukarać, a nie mogli już ich dostać, bo ludzie, którzy już znaleźli się poza granicami PRL-u. No więc próbowano się zemścić w jakiś taki czy inny sposób na członkach rodziny, która pozostała w Polsce. No więc mojemu ojcu się nieźle dostało za brata, tracił pracę. Był oczywiście wzywany na różnego rodzaju przesłuchania. Wiele co marzył, chciał osiągnąć w swoim życiu twórczym, nie udało
Tomusie, bo nie dostawał zezwoleń na robienie filmów, które chciał robić. Oczywiście nie dostawał paszportu na wyjazdy z Polski. Także no, był tą ofiarą, o której się decyzji stryja, o której ludzie dosyć, prawda, mało wiedzą. Przyjmował to wszystko ze stoizmem. Pokrywał to zawsze swoim poczuciem humoru i takim bardzo pozytywnym podejściem do życia, ale no ja wiem, bo widziałam, byłam świadkiem wiele razy. Widziałam, że no, ciężko przeżywał pewne sytuacje, w których został postawiony. Przepraszam, a teraz list, to przepraszam bardzo. Zamyśliłam się. List. Przez życie przeszła nieuważnie, czytając co drugie zdanie. Myślała, że coś się ujawni samo, może jutro. Czekała, nie wiedząc na co, ani dlaczego. Prawdopodobnie kochała od czasu do czasu, niezupełnie rozumiejąc, kim jest. W wielu sytuacjach szukała ucieczki od pytań w żart. Pisze, że najgorsza jest samotność myśli o drugiej nad ranem. To można powiedzieć, że dobrze ustawiony wiersz jako pierwszy w tym tomiku. Dziękuję. Tak. Czasem są takie dialogiczne. Niektóre wiersze tam rozmawiają ze sobą. Jak pamiętam, teraz przypominam sobie, jak układaliśmy je, to nie chronologia była tutaj kryterium, tylko właśnie taka rozmowa między wierszami, która się tam nawiązywała czasem, ale nie było żadnego innego scenariusza takiego. Natomiast, znaczy tak, chciałbym jeszcze jedno zdanie dodać do tego, co pani pytała, i ten wątek braci tutaj, bo myślę, że to też jest jakaś cecha Andrzeja, którą warto podkreślić, przynajmniej my go poznając w tych latach 90. już nie znaleźliśmy w nim, a bywali razem z bratem Czesławem, że cienia jakiejś pretensji, resentymentu, wręcz przeciwnie, to znaczy cały czas to młodszy opiekował się starszym po prostu i brał wszystko na klatę, jak to się mówi. To znaczy, nawet jak czuł, że Czesław może, coś może mu zagrażać już w tych latach 90., że jakiś błąd popełni, że jakiś wrogów sobie narobi. Po prostu cały czas czuwał, żeby to wszystko uprzedzić i po prostu stworzyć taki parasol ochronny nad nim, co było w ogóle niebywałą cechą takiej wielkiej miłości i nie miał w ogóle z tym problemu. Po prostu go bardzo kochał. No i zresztą myślę, że wiersz, który Czesław z kolei napisał o nim, jeden z najpiękniejszych, jakie napisał. List. Właśnie. List, braciszku. To daje sprawiedliwość Andrzejowi. Tak jak on potrafił jako poeta to zrobić. Natomiast mam Joanno, jeszcze takie pytanie, bo na końcu, jak tam są właśnie te niby haiku, to znaczy, ale, bo to oczywiście nie jest chronologia, ale chciałem cię spytać o twoje pisanie dalej, to znaczy, bo czasem haiku się pojawia już w takim momencie, kiedy już człowiek ma, poeta ma, poetka ma poczucie, że już za dużo słów,
że jest taka potrzeba coraz większego minimalizmu w pisaniu. Czy ty, jak ty się czujesz teraz, pisząc dalej, czy myśląc o swoim pisaniu? Czy rzeczywiście to jest, idzie w taką stronę haiku, to znaczy coraz bardziej krótszej, minimalistycznej formy, czy może inaczej? Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Czasami jest coś takiego, że przychodzi do głowy jakaś myśl, koncept. I dla mnie jest piękna sama esencja. Już tego nie ma sensu dalej rozwijać. Czy to oznacza już wiek mocno podeszły? Że może. Teraz ja będę musiała się nad tym zastanowić, że może już człowiek wie, że patrzy na życie właśnie tak esencjonalnie, że po co na ten temat gadać? Lepiej to podać w kilku słowach i wystarczy, bo tylko dotknąć, tak jak czasami może być piękna muzyka, dotknie się tylko jednej struny i jest pięknie. A wrzask wielu instrumentów nagle to może zepsuć. No więc może, ale nigdy to nie jest myśl, która jest u mnie świadoma. Drodzy Państwo, poradźcie się teraz co do następnego kroku. Bo wiem, że to jest moim obowiązkiem, żeby zapewnić Państwu czas na spotkanie z autorką, podpisanie książek, a jednocześnie chcielibyśmy Państwa zaprosić tam do tego pokoiku na pięterku i żebyście, jeżeli nie usiedli na kanapie, to rzucili okiem na tą kanapę. To jak myślicie zrobimy? A Joanna może podpisywać na kanapie siedząc? Może, absolutnie, że może, absolutnie. Tam dobry pomysł, dziękuję Joanno, tak. To drodzy Państwo, to rzeczywiście pójdźmy na górę. Zaopatrzcie się w takim razie w tomiki, które tam na rogu. Jak najbardziej. Tak, proszę śmiało, spokojnie dokonać tych zakupów, chyba żeby ktoś z Państwa jeszcze miał jakieś pytanie albo jakąś potrzebę. To my przeczytaliśmy wiele z tych wierszy, z czego się bardzo cieszę, bo... Tak, drodzy Państwo, to chciałabym tak powiedzieć, że tym oto sposobem kończymy pierwszą część naszego spotkania i chciałabym Joannie bardzo serdecznie podziękować za ten wieczór, za tą poezję, za rozmowę i za to, że jesteś tutaj z nami każdego roku i oby tak było następnego roku w Krasnogródzie. Absolutnie, absolutnie. Dziękujemy serdecznie. Joanna Miłosz-Piekarska.